Masz problem lub pomysł na ciekawy materiał? Pozostaw go w całkowicie anonimowym formularzu. Dołącz do społeczności, dzięki czemu otrzymasz porcję dodatkowych wiadomości w każdą niedzielę o 17 w postaci maila ode mnie. W zamian otrzymasz ciekawego e-booka. Adresy formularzy znajdziesz pod filmem. Jeżeli ta lekcja będzie dla Ciebie wartościowa, będę wdzięczny za pozostawienie komentarza oraz łapki w górę, co zwiększy zasięg kanału. A tymczasem... Cześć i dzień dobry, witam Cię w kolejnej lekcji na kanale BIT Admin Bell. Ja nazywam się Michał Marczek, a w dzisiejszej lekcji, kontynuując tematykę związaną z grup Policy Object, oraz na prośbę jednego z czytelników bloga oraz widzów kanału, chciałbym pokazać konfigurację, która pozwala na zablokowanie możliwości zapisywania loginów oraz haseł w przeglądarce Firefox na podstawie konfiguracji wykonanej właśnie przez Group Policy Object. Standardowo dwie maszyny, kontroler domeny oraz klient Windows 10. Natomiast zanim zacznę, należy z repozytorium GitHuba pobrać policy templates dla Firefoxa, oczywiście wersja najnowsza najlepiej. Tutaj jest paczka zip. Pobrać, wypakować, wrzucić do kontrolera. Znane dwa skrypty z wcześniejszych lekcji, czyli skrypt, który kopiuje w tym przypadku Firefox oraz Mozilla ADML do katalogu C Windows Policy Definitions and US oraz ADMX-y, które trafią do katalogu C Windows Policy Definition. Wystarczy je uruchomić poziomu command line lub też kliknąć dwukrotnie lewym klawiszem myszy. Przejdę do katalogu Firefox, w którym właśnie te pliki się znajdują, ADMX oraz w zależności od wersji, ja mam wersję angielską, więc ENUS i tutaj również ADML, dwa pliki, które należy przekopiować do katalogu Policy Definition, co też właśnie uczynię. I ADMX-y padły, również ADML-e do ENUS mamy. Więc teraz bardzo teoretycznie, przechodząc do Group Policy Management, tworząc nową zasadę dla domeny, nazwę ją Firefox Block Pass, klikam OK, prawym Edit, przechodzę w Computer Configuration Policies Administrative Template i tutaj pojawi się dodatkowy katalog w strukturze Mozilla, później Firefox. I właśnie w katalogu Firefox potrzebne będzie skonfigurowanie dosłownie trzech opcji, które umożliwią nam zablokowanie możliwości zapisywania loginów oraz haseł w przeglądarce Firefox do różnych innych stron. Na początek Password Manager. Tutaj konfiguracja jest bardzo prosta, ponieważ domyślnie jest ta opcja nieskonfigurowana. Możemy ją włączyć lub też możemy ją wyłączyć i należy ją po prostu wyłączyć, apply, OK. Kolejna opcja, czyli offer to save logins oraz offer to save logins default. I te dwie opcje również należy wyłączyć. Apply, OK. I domyślnie, mam nadzieję, że od razu te opcje nie wejdą. Tutaj w Firefoxie jest opcja Passwords i przy nieskonfigurowanej lub włączonej opcji jest możliwość podejrzenia zapisanych loginów oraz haseł do różnych stron. Jest to możliwe. Natomiast w momencie, gdy mamy te konfiguracje dodane, zlinkowane do domeny, uruchomię maszynę testową z Windows 10. Po zalogowaniu powinny się oczywiście te zasady z domeny odświeżyć Firefox i powinniśmy zobaczyć taką opcję, czyli blocked page, więc w tym momencie nie mamy możliwości ani podglądu, ani tym bardziej zapisywania loginów oraz haseł w przeglądarce Firefox, wszystko skonfigurowane po Group Policy Object. Także no, ta konfiguracja myślę, że będzie przydatna, no i nie jest zbytnio skomplikowana. Należy pamiętać o tym, aby pobrać paczkę z template'em, stworzyć dwa proste skrypty lub też po prostu te pliki Firefox ADMX, Mozilla ADMX oraz Firefox ADML oraz Mozilla ADML skopiować nawet ręcznie we właściwych miejscach w systemie operacyjnym na kontrolerze domeny. To oczywiście skrypty przyspieszają, aczkolwiek nie są one konieczne. Następnie należy skonfigurować zasadę, wdrożyć ją i powinna ona działać bez problemu. Także w tej krótkiej lekcji to tyle. Mam nadzieję, że będzie ona przydatna osobie, która o to pytała.
Dziękuję za jej obejrzenie i zapraszam na kolejną. Mam nadzieję, że ten film pomoże Ci w rozwoju zawodowym i wdrażaniu ulepszeń w Twojej firmie. Pamiętaj, że na kanale jest znacznie więcej przydatnej wiedzy i jest ona dostępna całkowicie za darmo. Proszę Cię jednocześnie o pozostawienie komentarza, który będzie pomocny w dalszym rozwoju kanału. A jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, wystarczy, że dodasz ten kanał do obserwowanych. Wystarczy, że klikniesz czerwony przycisk poniżej tego filmu subscribe. Filmy na kanale podzieliłem w taki sposób, aby interesujące dla Ciebie rzeczy były łatwe w zlokalizowaniu. To tyle i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmie.